Wojciech Jagielski, dziennikarz, pisarz i były korespondent wojenny, przez wiele lat jeżdżący w rejony konfliktów zbrojnych, specjalizujący się w sprawach Afryki, Kaukazu i Azji Środkowej, przyjechał do Częstochowy rozmawiać o swojej najnowszej publikacji, ale nie tylko. Jest to naprawdę światowej klasy reporter, nie tylko wojenny, choć pan Wojciech Jagielski obecnie na wojnie już nie jeździ. 53 wojny to chyba taki moment, że można powiedzieć stop, że można zrobić przerwę, ale to jest temat, który jest mu dalej bliski. Dzisiaj jest przede wszystkim znany z Tygodnika Powszechnego, w którym dalej przygląda się konfliktom, międzynarodowym konfliktom, zarówno w formie pisemnej, jak i w takiej może nieoczywistej, bo podcastowej. Z Krzysztofem Story prowadzą, Krzysztof Story prowadzi z panem Wojciechem Jagielskim właśnie takie rozmowy dotyczące sytuacji na świecie, w różnych rejonach, no też jakby z tym naciskiem na konflikt. Wojciech Jagielski ma na swoim koncie ponad 20 publikacji o tematyce wojennej. Tytuł najnowszej to Wojna, antologia reportażu wojennego. Spytaliśmy, o czym przeczytamy w jego książce. Przeczytacie państwo o 100 ostatnich latach historii opowiedzianej poprzez wojny, a ustami czy piórami naocznych świadków. To będą głównie pisarze, albo ci, którzy zaczynali od dziennikarstwa, skończyli na wielkiej literaturze. Pierwszy zacznie opowiadać Winston Churchill. Ostatnimi opowieściami będą opowieści o wojnach tych dżihadystycznych z Bliskiego Wschodu, które nam się wydawały najstraszniejsze. Epilog to jest wojna ukraińska. Opowiedziałem w tym epilogu raczej o Władimirze Putinie, o początku jego prezydentury i o tym, że wojna w Ukrainie, ta dzisiejsza, jest jakby konsekwencją tego wszystkiego, co mogliśmy obserwować, odkąd nastał na Kremlu w 1999 roku, że wojna była zawsze dla niego instrumentem. I wojna w Ukrainie jest polem bitewnym, w konfrontacji, której celem jest coś większego niż Ukraina, porządek międzynarodowy. Spytaliśmy również, która z kilkudziesięciu wojen, którym się przyglądał, najmocniej odcisnęła się w jego pamięci. Wojna afgańska, bo ta wojna w Afganistanie zaczęła się w połowie lat 70. i skończyła 3 lata temu. Tej wojnie, jej rozmaitym odsłonom przyglądałem się chyba najdłużej, bo tak sobie podliczyłem, że w Afganistanie w sumie spędziłem ponad 2 lata. To tylko w Polsce wypadło mi dłużej życie. I może właśnie dlatego, że wydawała się ta wojna tak bardzo peryferyjna i tak bardzo nas niedotycząca, a skończyło się tak, że pojechali tam polscy żołnierze, a zamachy terrorystyczne, które były też skutkiem tej wojny, doświadczały albo groziły także nam, bo groziły Europie. Dodajmy, że rozmowa z Wojciechem Jagielskim odbyła się w ramach cyklu Spotkajmy się w bibliotece, organizowanego z budżetu obywatelskiego. Dzięki głosom państwa co roku my mamy okazję właśnie zapraszać choćby takie osobistości jak Wojciech Jagielski, ale nie tylko, bo oprócz spotkań autorskich, warsztaty, koncerty, czytania performatywne, sporo już tego było, sporo tego będzie, więc zachęcam, żeby śledzić. Czerwiec jeszcze jest pełen wydarzeń, spacery przed nami, inne spotkania, warsztaty. W lipcu też parę niespodzianek, także zachęcamy, żeby śledzić stronę biblioteki, social media biblioteki.